Cześć kochani, w środę mamy godzinę 8:40 i ja właśnie przygotowałam sobie śniadanie. Ciężko mi, postawię to. I mamy tutaj, niestety nie mam jogurtu, więc mam mleko i moją domową granolę, pół banana, trochę twarogu, czyli coś ala na słodko, a tutaj mam to ciemne pieczywo z Lidla, z tą pastą pomidorową, z serem light królewskim, pomidorem i pieprzem. Miniam i tak zaczynam dzień i śmigam do pracy. Dzień dobry. Hej kochani, dopiero wam się pokazuję. Wybaczcie, że taka zasmarkana, ale jest 6 stopni. Mamy 9:30 w środę. Ja zjadłam moje śniadanie i wyszłam do pracy. Nie mam dzisiaj uczelni, tylko pracy. I nasza koleżanka bierze, ma urodziny i do prezentu kupujemy jej kwiaty. I to była moja misja przed pracą, żeby kupić kwiaty. I chciałam wam pokazać, jaki piękny bukiecik kupiłam właśnie. I widzieliście właśnie ujęcia z kwiaciarni, bo to była moja misja dnia dzisiejszego. Więc idę i wręczymy jej prezent i kwiaty. Skończyłam pracę i jest w ogóle paskudna pogoda, strasznie, strasznie zmarzłam. Jestem u Michała i mamy godzinę 14:15 i my będziemy robić jakiś obiad, ale wiecie, zanim się zbierzemy, wybierzemy, pójdziemy do sklepu, no to trochę to zajmie. I siedzę właśnie i montuję filmy i dodaję, bo Michał ma dobry net, a ja mam paskudny. I zgłodniałam o 14, dlatego zrobiłam sobie w tych moich ulubionych talerzach. Zabrałam mu trochę twarogu, 3 malinki mu zabrałam, bo słodziak sobie kupił maliny, przyjemniaczek. Słonecznik, płatki owsiane. Z nimi jest 5, mu zabrałam też, nic mu nie mówcie, truskawkowych, rodzynki. I na to mam mega ochotę, bo się tym twarogiem pewnie nie najem i zjemy na pół tego batona dobrego. Trzeba będzie jechać do Biedry, zrobić zapasy, bo mi się już skończyły. No więc mamy 14 i taka przerwa. I nastała nas 17. Jestem z siebie zadowolona całkiem, bo zmontowałam aż 3 filmy z Amsterdamu dla was i właśnie się dodają, także jestem z siebie zadowolona. Miniaturki, wszystko przygotowane. Zaczęłam też robić prezentację, projekt na jutro, bo mam na zaliczenie, także późno, ale się cieszę, że się zabrałam za to. Wybaczcie za mój wygląd, ale byliśmy przed chwilą w sklepie po składniki na obiad, mam czerwony nos, bo jest tak zimno i właśnie będziemy zaraz gotować obiad i właśnie to wam chciałam zakomunikować. Miałam dzisiaj mega ochotę na kurczaka z ryżem, z jakimś sosem. Nie do końca był ten sos, na który miałam ochotę, ale takie kremowe, żółte, mam czerwony nos, kremowe, żółte sosy. A ten mamy pomidorowy, ale z fajnej firmy i myślę, że będzie pyszny. Także pokażę wam, co będziemy jedli na obiad. A potem muszę iść na siłkę w końcu, bo bardzo dawno nie byłam, ćwiczyłam w domu jakiś czas, bo bardzo mi bolała stopa. Dzisiaj próbuję siłki i muszę też robić dalej ten projekt. Jezus, co tu jest? Wyglądam jak ziemniak, ale leżę, mam siestę, bo ja tak jak widzieliście, zjedliśmy obiad, użyliśmy tego sosu, który wam pokazałam, niestety nie było tego smaku w sklepie, który chcieliśmy, więc wzięliśmy to, co było tam z warzywami, z cukinią, z papryką i tak dalej, taki sos pomidorowy. Do tego Michał miał makaron, który kupiłam kiedyś w Biedronce, taki bardzo ciemny, gryczany, ale generalnie jest mega gorzki. Ja nie miałam na niego ochoty, ja miałam ochotę na ryż, którego nie dogotowałam i był trochę twardy, nie taki fajny, klejący, mięciutki, tylko trochę twardy, jestem sierotą. I do tego mieliśmy starty ser ten rymski light. No i całkiem sporo tego zjadłam, się najadłam i teraz sobie leżę, potem zjadłam też troszeczkę, pochrupałam granoli takiej słodkiej. I teraz leżę, jest już 18:30 i zaraz się zbieram do mieszkania po torbę na siłkę, bo chcę zrobić trening, a chciałabym iść też na saunę, bo nie byłam tysiące lat i potem muszę dalej robić ten projekt na jutro. Więc taki jest plan, jeszcze daję sobie 5 minut relaksu i jadę na siłkę. Ale obiad był smaczny i się najadłam, o to chodziło, bo cały czas już potem byłam głodna, już od 14 tak mnie nosiło.
Więc jeszcze chwila siesty i lecimy na trening. Byłam na poczcie, wysłałam co miałam wysłać. Teraz trening. Mamy przed 20. Udało się zrobić 10 po takim czasie. Zarąbiście 10 km. Karola, po godzinach. Mamy 23. Ja jestem po siłowni. Niestety nie zdążyłam pójść na saunę, z czego jest mi bardzo przykro, ale już niestety zamykali siłownię, ale zrobiłam 10 km, co mnie mega cieszyło, bo mega ciężko wrócić. Po półtorej gdzieś tygodnia brzuch zrobiłam fantastycznie. Umyłam się i dojechałam do domu. I mamy 23, będę jeść zaraz kolację, a potem robić projekt na uczelnię, na zaliczenie. I uwaga, outfit po godzinach, jakaś koszulka chyba z second handu, jakiś t-shirt, crop top, moje dresy z Oysho z napisem Peace, Love, Respect. Kapcioszki z H&M-u i bluza z second handu, jakaś tam męska, także outfit wieczorową porą, idę zrobić kolację. Jeszcze tak outfitik. Koszuleczka, bluza, dresiksy i kapcie. Kolacja. Wyglądam jakbym płakała, to tylko z myciem makijażu. Także full naturka, 23.15, oczka zmyte, niech sobie skóra odpoczywa, grzywka. Nie mówmy o niej naprawdę, bo pod każdym filmem mam komentarz. No, ale ta grzywka, no ja wiem, ale ona odrasta i niestety nic nie widzę, no. To jest temat numer jeden po prostu. Dobra, ja jestem głodna, więc robię sobie kolację. I zrobiłam już bułkę z mikrofali. Wciąż mnie nosi na jakieś pieczywo i tak dalej, ale cię już jadłam jedno i nie chcę jeść cały czas pieczywa. Więc miałam ochotę na bułkę, więc ja robię w czymś takim, to jest z Pepco bodajże żaroodporne. Wstawiam do mikrofali i wrzuciłam to, co miałam. Nie oszukujmy się, no nie jest pieczywo, no ale wiecie, przekroję to sobie zaraz na pół, to już ostygło i sobie będę chrupać. Tutaj jest i słonecznik, i siemielniane, płatki owsiane, błyskawiczne i też te duże, jedno jajko, bazylia, pieprz i takie coś, takie śmieszne. Zaraz przekroję na pół i sobie posmaruję tą pastą pomidorową i jeszcze zjem twaróg z jakimiś bakaliami, mam mega ochotę i taka będzie kolacja. I tak prezentuje się kolacja, trochę przypomina śniadanie, ale spodobała mi się jakaś opcja trochę wytrawnego, trochę słodkiego. No bułka nie jest to może piekarnia sowa, albo w ogóle piekarnia jakakolwiek, ale jest to piekarnia własna, piekarnia Karola i własne pieczywko, prawda, z domu, jak jajka od własnej kurki i zrobione z tą pastą pomidorową, która mega mi podeszła i dawno chyba nie jadłam czegoś takiego, mega mam ciągle ochotę na nią, z plasterkiem sera tutaj, tego sera, a tu mamy twaróg, domową granolę, trochę orzechów arachidowych, włoskich, słonecznika, żurawiny. No, także trochę na słodko, trochę na wytrawnie słonecznego. Jeszcze do tego herbata i to będzie moja kolacja i nic raczej więcej nie będę jeść. Patrzcie, jak sobie romantiko zrobiłam. Włączyłam sobie lampki. Odpaliłam sobie kominek zapachowy. I mam laptopa. I robię prezentację. Doświetlając się światłem monitora, zakończę tego vloga. Nic już więcej na pewno dzisiaj nie zjem. Najadłam się, bo dojadałam jeszcze troszkę bakali, troszkę tej domowej granoli, bo całkiem mi smakuje. Sobie pojadłam jeszcze trochę migdałów, orzechów, żurawiny, po prostu uwielbiam. I zrobiłam sobie potem matcha z tym napojem migdałowo-ryżowym i z miodem, i z ksylitolem, ale jakoś mi nie podeszło, nie wiem. Coś ostatnio mi nie podchodzi, matcha jakoś chyba za intensywną robię, zbyt mocną, muszę chyba troszkę mniej sypać tego, więc wypiłam tylko trochę. Teraz mamy po północy i ja robię prezentację, więc nic ciekawego już tu nie będzie działo. Także siedzę sobie w łóżku, zrobiłam sobie przyjemny klimacik, żeby sobie osłodzić ten smutny los, uczenie się i przygotowywania. I co? Jak zawsze bardzo Wam dziękuję, jak codziennie, za obejrzenie tego filmiku. Bardzo też dziękuję zawsze za jakiekolwiek komentarze, jakiekolwiek łapki w górę, strasznie mi jest wtedy miło i strasznie fajnie, że Wam się podoba jakiś odcinek, jak mi tak piszecie, bardzo mi miło i widzimy się w kolejnym jak zawsze.